Dziś w programie o metodach pozyskiwania tajnych współpracowników przez Służbę Bezpieczeństwa, o laureatach festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Przypomnimy także, jak powstawało polskie lotnictwo wojskowe. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, zapowiadał w czerwcu 1945 roku Władysław Gomułka. Utrzymaniu tej władzy miała pomóc komunistom penetracja życia społecznego przez służby specjalne. Wykorzystywały one w tym celu systematycznie rozbudowywaną sieć informacyjną. Już w 1945 roku ukazała się tymczasowa instrukcja wyznaczająca kierunek działania bezpieki na tym polu. Do 1990 roku była ona kilkakrotnie uzupełniana. Instrukcja tymczasowa o pozyskaniu pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci 1945. Dyrektor Departamentu I Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Romkowski, podpułkownik. Jeśli otrzymamy informację, że jakiś osobnik zajmuje się przestępczą działalnością, to najszybsze i najpewniejsze dane o jego wrogiej działalności otrzymamy tylko w tym wypadku, jeśli będziemy mieli przy nim wiernego, oddanego nam człowieka, tak zwanego agenta. Były cztery kategorie osób współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa lub też udzielających informacji Służbie Bezpieczeństwa. Tajny współpracownik to była ta najwyższa kategoria, ale oprócz tego był kontakt operacyjny, konsultant oraz kontakt służbowy. Ten podział datuje się od 1970 roku i on w zasadzie do samego końca istnienia Służby Bezpieczeństwa się zachował. Tajny współpracownik oprócz tego, że informował, otrzymywał również do wykonania jakieś zadania. Czyli był, mówiąc takim właśnie slangiem obowiązującym w Służbie Bezpieczeństwa, był zadaniowany. Kontakt operacyjny, natomiast to była osoba, która udzielała informacji. Od niej nie wymagano, żeby wykonywała jakieś zadania. Konsultant to była osoba, jak specjalista w jakiejś dziedzinie, którego wiedza mogła być wykorzystana przez Służbę Bezpieczeństwa. Natomiast kontakt służbowy, no to jak sama nazwa wskazuje, to były różne osoby zajmujące różne stanowiska, na przykład personalne albo też personalna w jakiejś instytucji, z którą po prostu ten funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa się kontaktował w różnych sprawach. Od prawidłowej organizacji pracy z agenturą zależy jej owocność. Pracownik operacyjny obowiązany jest bez przerwy pracować nad rozszerzeniem swego światopoglądu, gdyż tylko taki pracownik może zorganizować pracę z agenturą i może na nią wpływać w potrzebnym kierunku. Dlaczego sprawa pozyskiwania tajnego współpracownika była taka ważna? To był bardzo złożony proces, dlatego że on odbywał się jakby na płaszczyźnie operacyjnej, a potem również na płaszczyźnie ewidencyjnej. Ewidencja i działalność operacyjna to były dwa różne światy, które w pewnych momentach stykały się ze sobą, natomiast jakby ten moment zetknięcia się był ściśle regulowany przez wewnętrzne zarządzenia obowiązujące w resorcie spraw wewnętrznych. Tajny współpracownik był pozyskiwany do jakiegoś konkretnego zagadnienia. To był proces, który rozpoczynał się od pewnej analizy sytuacji. Zbieramy informacje na temat Iksińskiego i stwierdzamy, że może on by nam tutaj pasował jako właśnie tajny współpracownik. Jest to niezwykle ważne, to jakby opracowanie kandydata na tajnego współpracownika. I kiedy już jesteśmy przekonani, że jest to odpowiedni kandydat, nawiązujemy z nim kontakt. Spotykamy się raz, drugi, trzeci, stwierdzamy, że
tenże Kowalski jest pozytywnie ustosunkowany do organów, pozytywnie ustosunkowany do ustroju i rzeczywistości. Proponujemy mu sformalizowanie tych naszych spotkań. No i albo on wyraża zgodę, albo tej zgody nie wyraża. Jeśli nie wyraża zgody, to sprawa jest zamknięta. Składamy akta do archiwum i mamy po prostu rejestrację kandydata. W przypadku podjęcia współpracy dążymy do tego, żeby ta osoba złożyła odpowiednie oświadczenie, takie zobowiązanie do współpracy podpisane pseudonimem, który sobie obiera. I jeżeli tutaj ten etap mamy już za sobą, no to dalej ta współpraca trwa. W pracy z agenturą należy być bardzo uważnym i troskliwym, aby nie odsunąć od siebie agenta, a odwrotnie, zainteresowaniem się nim przyzwyczaić go do siebie i zainteresować agenta tak, by miał chęć pracować i wykonywać zlecenia operacyjnego pracownika oraz przychodził do niego z konkretnymi materiałami. Jednocześnie zwracano uwagę na przykład na to, żeby nie wynagradzać albo przynajmniej w bardzo nieznacznym stopniu wynagradzać tajnego współpracownika. Żeby to nie było na zasadzie tylko zainteresowania materialnego. Jeżeli tajny współpracownik nie chciał podpisać zobowiązania, rezygnowano z tego. Dążono oczywiście do tego, żeby takie zobowiązanie zostało napisane. Jeżeli tajny współpracownik, bo też oczywiście dążono do tego, żeby tajny współpracownik własnoręcznie sporządzał informacje. Jeżeli był opór na zasadzie ja mówię, ale niczego nie będę podpisywać, również rezygnowano z tego. Stworzono wtedy takie notatki, informacja ze słów. Operacyjny pracownik musi swoją agenturę nauczyć pisać doniesienia w ten sposób, żeby nie były długie i zawierały wszystko, o czym chce agent zawiadomić. Wszystkie doniesienia agent obowiązany jest podpisywać tylko swoim pseudonimem. Ta współpraca mogła trwać w najlepsze do końca istnienia Służby Bezpieczeństwa, mogła się wtedy zakończyć zniszczeniem materiałów. Tajny współpracownik również mógł, tak jak mówiłem, powiedzieć nie, ja już dalej nie będę współpracować z różnych powodów. Oprócz tych takich działań operacyjnych były prowadzone działania ewidencyjne. Czyli na czym to polegało? Jeżeli została wytypowana osoba, kandydat na tajnego współpracownika, była ona obowiązkowo sprawdzana, jeśli to było w terenie, to była obowiązkowo sprawdzana w jednostce ewidencji odpowiedniej komendy wojewódzkiej MO, potem Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, ale oprócz tego obowiązkowo sprawdzano również w biurze C Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tam była taka kartoteka ogólnoinformacyjna, w której właśnie dokonywano tych sprawdzeń. Ta kartoteka była niezwykle ważna, dlatego że tam przesyłano karty ewidencyjne z terenu całej Polski. Jednostki resortu spraw wewnętrznych przesyłały dwie karty. Jedna karta to właśnie była taka karta, która trafiała do tej kartoteki ogólnoinformacyjnej, gdzie dokonywano sprawdzeń. I tam był też tylko numer rejestracyjny, oczywiście podana jednostka rejestrująca, ale nie było charakteru rejestracji. Natomiast druga karta, ta ważniejsza, trafiała do tak zwanej kartoteki statystycznej. I tam w tej karcie, oprócz danych personalnych, był również charakter rejestracji. Odnotowywano tam również ruch sprawy, jeżeli zmieniał się funkcjonariusz prowadzący. To nie dotyczyło tylko tajnego współpracownika, ale również osoby rozpracowywanej. Na tej karcie również zmieniano tego funkcjonariusza. Tam był cały system powiadamiania jednostek ewidencji o dokonanych zmianach. W przypadku tajnych współpracowników ten proces przekazania kart nie był procesem jakby końcowym, dlatego że na podstawie tej karty pełnej, taki wzór EO4, informacje w niej zgromadzone były przetwarzane. Tworzono tak zwaną kartotekę tematyczną, składającą się z takich małych karteczek, tak zwanych Piotrusiów, gdzie wypisywano w przypadku tajnego współpracownika 6 takich karteczek, ułożone według pseudonimu, znajomości języków, według miejsca zamieszkania, według miejsca pracy, według wykonywanego zawodu i według narodowości. Teczka personalna tajnego współpracownika.
jest wpisany pseudonim, jest wpisany numer ewidencyjny, data rozpoczęcia. Kiedy kończono sprawę, wpisywano datę zakończenia, sygnaturę archiwalną, pod którą złożono w archiwum i kategoria akt B10, czyli po 10 latach przechowywania te materiały miały być zniszczone. Rok brakowania 1996. Każda teczka personalna rozpoczynała się od kwestionariusza, obojętnie czy to dotyczyło tajnego współpracownika, czy też osoby rozpracowywanej. Kwestionariusz personalny, który był dosyć takim obszernym dokumentem, kończył się postanowieniem o rozwiązaniu współpracy albo zawieszeniu, no tutaj akurat jest o rozwiązaniu współpracy i to postanowienie jakby króciutko nam streszcza przebieg współpracy, rejestracji. Mamy pseudonim, mamy numer rejestracyjny. Postanowiono rozwiązać współpracę z TW Roman, a materiały złożyć w archiwum Wydziału C Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Podpis funkcjonariusza prowadzącego sprawę oraz podpis naczelnika wydziału, w którym ten funkcjonariusz pracował. Oprócz teczki personalnej to jest teczka pracy. Elementy takie same jak w teczce personalnej, czyli kategoria, pseudonim, numer ewidencyjny, sygnatura archiwalna. Teczka personalna i teczka pracy to był komplet. Stworzono bardzo rozbudowany system, bez którego Służba Bezpieczeństwa nie mogłaby funkcjonować. W żadnym wypadku nie należy spoufalać się z agentem, przyjmować małe czy duże podarki od niego, organizować jakiekolwiek przyjęcia czy wypitki. XIII Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Niepokorni, niezłomni, wyklęci. Przywracamy pamięć. Filmy wyprodukowane samodzielnie lub koprodukowane przez Instytut Pamięci Narodowej zostały nagrodzone na 13. Festiwalu Filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Nagrodę główną w kategorii Nagroda imienia Janusza Krupskiego otrzymał film Wybraniec Bogów w reżyserii Konrada Starczewskiego, Rafała Pękały i Tomasza Matuszczaka. To wyróżnienie, którym honorowani są twórcy za odwagę i trud w poszukiwaniu tematów oraz postaci niepokornych, niezłomnych, wyklętych. Bardzo dziękuję w imieniu producenta filmu, czyli Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję w imieniu moich kolegów, współreżyserów Rafała Pękały, Tomka Matuszczaka, ale korzystając z tej okazji chciałem przede wszystkim podziękować bohaterom naszego filmu, matematykom, fizykom, historykom, a przede wszystkim rodzinom Józefa Marcinkiewicza, którzy bardzo dotkliwie, okrutnie zostali doświadczeni przez totalitaryzm sowiecki. Bardzo im dziękuję, że wystąpili w naszym filmie i mogliśmy go tutaj zaprezentować. Wybraniec Bogów to pełnometrażowy dokument ukazujący losy wybitnego polskiego matematyka Józefa Marcinkiewicza, ofiary zbrodni katyńskiej. Zawsze się kojarzyło Józef i matematyka. Trudno ocenić, dlaczego Józef Marcinkiewicz zniknął z pamięci wśród matematyków polskich. Fascynował mnie fakt, że 30-letni człowiek mógł udowodnić tak wiele twierdzeń. Dokumentów było bardzo małe, bo one zostały zlikwidowane. Rodzina została jakby zlikwidowana. Jury festiwalu w konkursie polskich filmów dokumentalnych Złoty Opornik nagrodziło film Grudzień nasz i wasz w reżyserii Joanny Pieciukiewicz. Powstał on we współpracy oddziału IPN w Szczecinie z TVP Szczecin. Obraz opowiada o tragedii grudnia 1970 roku w Szczecinie. W kategorii Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych imienia Witolda Pileckiego wyróżniono film 1970 Tomasza Wolskiego, koprodukowany przez IPN. To historia strajków robotniczych na Wybrzeżu w 1970 roku, pokazana z perspektywy komunistycznych oprawców. Statuetką Przyjaciel Festiwalu uhonorowano wiceprezesa IPN, doktora habilitowanego Krzysztofa Szwagrzyka. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Polskie Wojska Lotnicze 1918-1920 Mariusza Niestrawskiego.
przybliża ona najważniejsze epizody związane z powstaniem polskich wojsk lotniczych i ich wkładem w kształtowanie się polskiej granicy wschodniej. Jak pisze autor, książka jest próbą propagowania wiedzy na temat polskiego lotnictwa w pierwszym okresie jego istnienia. Jest także próbą udowodnienia, że Jerzy Kossowski i Stefan Bastyr byli równie interesującymi postaciami jak Stanisław Skalski i Witold Urbanowicz i że zanim w 1940 roku polskie samoloty broniły Londynu, 20 lat wcześniej zasłużyły się dla obrony Lwowa i Warszawy. Cudzoziemcy w PRL byli podstawową obserwacją komunistycznej służby bezpieczeństwa. Bezpieka szczególnie interesowała się aktywnością dyplomatów przebywających wówczas w Polsce. Chciałbym zainteresować Państwa artykułem opublikowanym w portalu przystanekhistoria.pl przygotowanym przez pana profesora Patryka Pleskota. Autor w swoim tekście zatytułowanym Wedrzeć się do konsulatu USA opisał historię tajnego przeszukania konsulatu Stanów Zjednoczonych mieszczącego się przy ulicy Stolarskiej 9 w Krakowie. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dokonali tajnego i niepostrzeżonego wejścia do konsulatu amerykańskiego w 1986 roku. Misternie zaplanowana akcja miała miejsce w grudniu tego roku, kiedy to kilku funkcjonariuszy Departamentu II MSW, tak zwanego kontrwywiadu, dostało się do budynku konsulatu. W trakcie przeszukania spenetrowano pomieszczenia konsulatu, a także otworzono w sposób niezauważony później przez dyplomatów sejf, fotografując m.in. znajdujące się w nim dokumenty. Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem pana profesora Patryka Pleskota zatytułowanym Wedrzeć się do konsulatu USA, opublikowanym w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia. Zapraszam.